Witam. Wszyscy ostatnio robią eksperymenty odnośnie ChatGPT. No to jako producent sztucznej inteligencji, sztucznego systemu zarządzania domem, firmą, zrobimy taki test. Tutaj mamy płytkę, która została zaprojektowana. Tam wyżej są inne moduły, inne płytki. Nas interesuje konkretnie ta. Ona jest tu przedzielona. Mam nadzieję, że ładnie widać. I teraz rzucimy do ChatGPT takie zadanie, by napisało nam oprogramowanie pod tą płytkę. W tym celu rzucimy sobie, mamy już ChatGPT i mamy zadanie. Mam moduły, moduł oparty o ESP, tak dalej, funkcją Wi-Fi GET. Uprościmy. Ponieważ, no już dobra, na razie napiszmy to tak. Zobaczymy, co z tego wyniknie, czy nam się to skompiluje w ogóle. Klikamy enterek, tak mogą pomóc w napisaniu kodu, świetnie. Rozpoczyna pisanie. I leć. Zainstalowało Wi-Fi, zainstalowało stepery. Opisuje po polsku. IP zrobiło na sztywno, na porcie 80. Tak, a jest 400, jest 50. Tak było zadane. Są złe te. Powinny być na fullach. Są złe deklaracje, ale to nie podałem tego. Nie uściśliłem, no to zrobiło jak chciało. Teraz piszę stronę internetową tego modułu. I koniec. Urwało w tym miejscu. Nie dokończyło. Tak więc mamy taki kłopot, że po prostu jest to ograniczenie. Jest to po prostu ograniczenie co do długości odpowiedzi ChatGPT. Ja używam darmowej wersji. To też może mieć znaczenie. Więc troszeczkę odpuśćmy. Zmniejszymy ilość tego tekstu. Tak, żeby była szansa, żeby to zrobić. Sterowanie. Ma być pełni płynne, dla każdej zolet niezależnie oraz automatyczne i automatycznie na podstawie wyjścia analogowego. Nie jest to do końca składnie napisane, ale ok. W pełni płynne, no tutaj nie musi być dla każdej zolet. Niezależnie. Dobra, wysyłamy. No bo to będą już dwie rolety razem. Tak oczywiście mogę. No wiadomo, że możesz. Sok, że rozumie te wszystkie ULN-y, te 28BYJ silniki. To już jest też niezłe. Tak, już nie pisze mi w ogóle. Zauważmy, że to pisze zupełnie nowy kod. Totalnie inny schemat układania. Teraz używa D1, D2. Czyli zakłada, że jest to po prostu, nie jest to generic, tak? Zakłada, że nie jest to generic, że używamy, prawda, modułów nieczystych ESP12E, tylko NotEmu 1.0. Napisało kod, tym razem się udało. O, za pomocą RO. Znowu kodu odpowiedzialnego za sterowanie RO. I urwało. Czyli to długość tekstu ma znaczenie. Teraz stworzyło mi. Skopiujmy to sobie. Tam jest guzik kopiowania. Kopiowanie kodu. Wkleimy go sobie. Zapiszemy pod tą nazwą. Teraz sobie to prześledźmy. Co tu nam wyszło normalnie w Scratchu.
Czyli mamy zadeklarowane dwa silniki niezależnie i każdy z nich jest opisany pinami poprawnie od D1 do D8. Czyli używamy wszystkie piny, jakie mamy, prawda, w ESP8266, żeby się zgadzało. Potrzebujemy 4, dwa silniki to jest 8. Tutaj mamy te STP-y na motorach rzucone, z tym, że tu jest, jak mówię, zła biblioteka użyta. W sensie nie jest to właśnie skonfigurowane, ale tego nie sprecyzowałem, co to jest, więc on tego nie zrobił. Trzeba bardzo precyzyjnie dopisać. Tutaj powinno być 1152 dla seriala, aczkolwiek tam to też działa. Chodzi o prędkość pracy seriala. Maksymalne speedy. I czyli 400, akcelerację mamy 50. To dobrze. Akceleracja to jest tak miękkość, prędkość przyspieszania powoli. Tutaj nam się zamapowała jasność. Od 0 do 1023 zgadza się, a on aż tu do 2047. Obliczenie pozycji rolet na podstawie wartości z wyjścia analogowego. Ustawienie pozycji rolet w trybie automatycznym. Position. Czyli ten, co się tryb to automatyczny uruchomił to wtedy. No i run motor. A gdybyśmy użyli innej biblioteki i tu jak mam same sobie napisane taki kod już samodzielnie z kodami z IR, bo tam jeszcze jest, bo ta płytka jeszcze posiada tutaj czujnik podczerwieni, ona posiada diodę LED, to jest jeszcze wiele innych rzeczy, które są w ogóle nieuwzględnione w tym programie, prawda? W ogóle nie każemy tego pisać, jak widzimy, i tak to się ledwo zmieściło. Ale byśmy chcieli, no właśnie, musimy użyć takiej akceleracji. Natomiast w moim kodzie mamy distance to go. I powiemy, żeby takiego czegoś jeszcze użyło i nam zmieniło. Jak się da. Bo on set speed, motor run, no to on po prostu będzie kręcił i zawiesi się aż do zakończenia kręcenia roletą. Zamiast motor run, a nie będziemy tak pisali. Zastosuj procedurę funkcję. Zastosuj funkcję distance to go. Oraz nie używaj delay, by wystarczy. Ok, kod, w którym zastosowano funkcję. No to lecimy. Zobaczymy, co teraz z tego wyniknie. To teraz tu już zrobiło sobie normalnie inaczej troszeczkę, nie? Tak mi się wydaje. No teraz będziemy porównywali te kody sobie. Odczytuję sobie znowu czujnik analogowy. Obliczanie pozycji. Tak jest. If distance to go. Tak jest.
Nie równa się 0, dokładnie tak. No więc teraz podmieniamy kod. No i co? Zapisujemy go. Zobaczymy, czy on się skompiluje. To jest najważniejsza sprawa, czy on ma jakieś błędy, czy to jest napisane poprawnie. O! Wywaliło nam błąd. Napiszemy o tym naszemu czatowi. Podczas kompilacji mam błąd. Przepraszam za wcześniejsze nieporozumienie. Faktycznie OTSTP nie ma funkcji move true. Zmodyfikujemy. No dobrze, modyfikuj, zobaczymy, czy naprawisz. I tak to jest niesamowite. Same się piszą kody. Ja myślę, że programiści w tym momencie to już mają miękko w nogach. No bo, kochani, po co programista teraz? Czy to jest już w tym momencie tak doskonałe, a za chwilę będzie doskonalsze? Pewnie w wersji płatnej nie będzie urywało nam długości kodu. Że napiszemy, napisz to, to i to, i to, i to, i on wypluje nam kod. Prawda? Ciekawe, czy raz wystarczy, bo widzę, że bardzo rozpisał. Pisze zupełnie inny kod. Tak, starszy, bo już opisówka leci. Lob wykonuje, dopóki silniki nie osiągną swojej pozycji. Dobra, dobra, dobra. To długi kod wyszedł teraz. Po co ja to zaznaczam? Czy to tylko kopit? Zapisać. I sprawdzamy, czy się skompiluje. To postawię. Nie, znowu. Czyli mamy problem. Czyżby to jeszcze podczas za kolejny błąd wygląda to, że funkcja nie jest dostępna w bibliotece stepl z odcinków zmiennych pomiędzy ich wartością z oczekiwaną pozycją. Aha, czyli ona korzystała ta ChatGPT, to jest ma on. Chciał korzystać. O, sorry, jakaś wiadomość mi w telefon weszła. W międzyczasie. Czy on chciał korzystać? Uważał, że coś mimo tego, czego nie ma. No dobrze, zaraz zobaczymy, co z tego wyniknie. Wejścia, pozycje. Zaraz wszystko będziemy wiedzieli. Żeby tylko starczyło nam ilości tych znaków. Starczyło. Dobra, ty sobie już tam opisuj. Ja sobie skopiuję. Tak. Znowu zaznaczam. A, znowu kasuję, znowu wklejam, znowu zapisuję i patrzymy, co się skompiluje, się rymuje. Tak. I znowu ten sam błąd. Odpowiadamy, co napisało. Znaczy, że oprócz użyć metody możliwe przyczyny, zła klasa step, bla 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 bla. Właśnie najnowszej biblioteki, która obsługuje metodę. No dobra, żeby nie było, sprawdzimy, czy mamy najnowszą bibliotekę. Zarządzaj bibliotekami, bo tam w ogóle aktualizacja istnieje faktycznie. No to dawaj, żeby nie było. No i oczywiście będzie myślało i myślało i myślało. Do uaktualnienia. Tak. I szukamy, tu jest widzę tego więcej. Szukamy, czy mamy gdzieś.
bibliotekę od silników. SI, dużo tego jest, widzę. Dużo tych bibliotek widzę do zaktualizowania w ogóle. A się okazuje, że ChatGPT lepiej ode mnie wie. Ale nie widzę tutaj tego. Nie widzę. On każe mi korzystać z biblioteki Stepper po prostu. Zapytajmy się zatem wszystko. Niech tam to sobie przemyśli. I znajdź mi tego Steppera. Zobaczymy, czy... Biblioteka się odnajdzie, czy się nie odnajdzie. Nie widzę żadnej do aktualizacji. Widzę, że mogę zainstalować. Ale nie widzę, żebym jakaś aktualizacja wisiała. O, dokład tego. W ogóle to dużo ich wisi. Okej. Tak. Możesz poprawić ten kod. Oczywiście, poniżej poprawiam. Najpierw sam poprawiony kod, dobrze. Teraz inaczej jeszcze jest opisane. Nie mamy w ogóle. Prawda, zmiennych tam u góry. No, użyło z Delayla. A miał nie używać. No, nieważne. Steps. No, to position. W powyższym kodzie używamy metody distance to go zamiast move to. Do sprawdzenia, czy silniki wykonują ruch. No tak, tylko że run speed to position zawiesi mi wykonywanie kodu na jakiś czas, nie? Już to żeśmy przerabiali. No dobra, niechaj będzie, nie będę kombinował. Zobaczymy, czy ten kod się w ogóle skompiluje, bo na razie nie udało się nic skompilować. To jest super króciutki kod. Czy to się skompiluje? Zaraz się okaże. Również się nie skompilowało. No więc jest tu jakiś kłopot. Jest tu jakiś kłopot, widzę. Jeśli otrzymałeś błąd, to prawdopodobnie masz wersję niemiecki stepper jest niezgodną z twoją wersją silnika krakowego, bla 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 bla. No ale to mówimy o jakichś innych, są jakieś inne biblioteki? Z tym Windowsem, moim całym dziesiątką. Zamknij wszystkie okna. Możesz pokazać mi inne okna?
Aha, nie masz innych okien. No to otwórz mi to. O, no, zaskoczyło. Tak. Chyba sobie nadpisałem. W ogóle. Ale już sobie cofnąłem. Już sobie cofnąłem. No u mnie rolety są chyba. To jeszcze są te neki, to wszystko. Sprawdźmy, czy się kompiluje, żeby nie było. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Natomiast wydaje mi się, że mam dobrą bibliotekę użytą. A, bo on używa stepel, a masz używać. Masz używać tego. Dlaczego są takie problemy? Użyj biblioteki. Okej. Naukowych biblioteki. Dobra, no. I teraz na pewno poleć. I znowu inny sposób kodowania. Jeszcze to jest inaczej zrobione. Akurat przypadkiem użyło właściwego ustawienia tego biblioteki. Boże, już mam lekkie zaćmienie umysłu. Jak te kody się tak szybko piszą, ja staram się to analizować w locie. Im jaśniej, tym wyżej podniesiona. Nie, tym bardziej opuszczona ma być, no ale dobra. A ja mówię, sprawdzam. Mam gdzieś tutaj jakąś tą? No, po prostu nowe zrobimy, jeszcze jeden. Zapiszemy. Żebyśmy mieli tą roletę poprzednią. Taką jest strasznie dużo, jak widać. O, jest. Zapisz tutaj, nadpisz, tak. Zapisuję. Się zamówił komputer widny. Ale komputerze. Już, już. Dobra. I teraz spróbujemy to skompilować. Ciekawe, czy to się uda, czy się nie uda. Bardzo szybko poszło. Tak, teraz się wreszcie skompilowało. Teraz się wreszcie skompilowało. Pamiętajmy, że ChatGPT myśli, więc. Okej. Okay. Pisać nie umiem. Dobrze. Tak więc takie to coś nam wyszło na taką płytkę. Tu jest jej projekt. Mówimy o tej dolnej części. Wgram to, dam znać w kolejnym jakimś materiale, zaprezentuję, jak to działa.